Jedziemy na zakupy. U nas taka pogoda deszczowa, ale tutaj już jakieś niebieskie niebo się przebija, ale to i tak dzisiaj raczej nie ma nadziei na pogodę. Także witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogu. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia i zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia. Witam się z Wami. Właśnie wróciłam do domu z zakupów. No ja wiem, co prawda nic tutaj takiego spektakularnego to nie ma, ale że ja i tak zawsze Wam pokazuję moje zakupy, co ja kupuję, więc stwierdziłam, że i tym razem też Wam pokażę, bo ja nie widzę nic. To znaczy nie widzę nic przeciwko temu, że mam, nie wiem, wstydzić się tych zakupów czy coś po prostu. No ja Wam pokazuję zawsze to, co kupuję. No jesteście częścią tego mojego życia, można powiedzieć, więc i częścią też i tych zakupów. A wiem, że co po niektórym to może wydawać się dość dziwne właśnie takie zakupy lidlowe czy biedronkowe, bo ja sama też, jak powiem Wam szczerze, zaczęłam oglądać YouTube, to też byłam zdziwiona właśnie, że ludzie nagrywają i pokazują takie typowe zakupy nawet z tej Biedronki czy z Lidla. No, ale ja nie widzę nic w tym, wiecie, takiego, dlaczego można by było, dlaczego no nie można by było tego pokazywać. O, tak chciałam Wam to powiedzieć. No chociaż co prawda moje zakupy to nie ma się co oszukiwać, ale Wy doskonale wiecie, że od 2 lat, odkąd ja jestem tutaj właśnie na YouTubie, to są praktycznie te same, bo ja raczej nowości to bardzo rzadko kupuję, bo tych takich nowości to tutaj nikt nie chce jeść. To tak tylko tytułem wstępu, żeby tutaj sobie nikt coś nie pomyślał, że coś, do kogoś tutaj coś pije, po prostu tak mi jakoś przyszło na myśl, bo naprawdę, no to przecież wiecie, że spektakularności to tutaj to nie ma. No a to co słyszycie, to po prostu dom żyje pełnią życia, no i tak to tutaj jest. Zrobiłam sobie herbatkę, tą z Lorda Nelsona, nawet mogę Wam pokazać. Mój zamiennik, jeżeli nie mam herbatki Irwing, tej cytryna z limonką bodajże, czy pomarańcza z limonką, to kupuję tą. A poza tym ta jest chyba złotówkę czy 2 złote tańsza niż ta Irwing. Coś mi się tak wydaje. A w Biedronie niby była dzisiaj promocja 50% na te herbaty Remsey, ale nie było takich tych moich białych albo czymś, albo zielonej. Chyba nie wiem w ogóle, czy Remsey ma takie herbaty, powiem Wam szczerze. Oglądałam te grzańce, bo tutaj też czasami widzę na innych kanałach ten grzaniec, na przykład śliwkowy, albo ten drugi, taka rozgrzewająca chyba imbir i coś. Ale powiem Wam szczerze, no im bardziej intensywna herbata, to tym bardziej wiem, że ja jej nie wypiję, dlatego ja tego też nie kupuję. No i tak to właśnie tutaj wychodzi. Niektóre produkty się skończyły, dlatego pojechałam dzisiaj na te zakupy. A poza tym dzisiaj jest środa, więc powiem Wam szczerze, że też nie będę przed Wami tego ukrywać. Liczyłam na te metki lidlowe, bo ostatnio, pamiętacie, byłam w środę w Lidlu na zakupach i sporo mi się udało złapać takich metek czerwonych. Tym razem powiem Wam, że z metku mam tylko jedną rzecz. Za bardzo nic nie było pometkowane, albo było pometkowane, tylko może ja się spóźniłam, bo dzisiaj dość późno pojechałam, była już godzina po 16. A mi się wydaje, że ostatnio jak byłam na metkach, to jakoś trochę wcześniej było. No ale tak się złożyło, że wcześniej nie dałam rady, bo wiecie, że dzisiaj, że gniotłam, robiłam kopytka i pyzy. Poza tym nie wiem, czy to wszystko pójdzie w jednym vlogusiu, czy będzie to podzielone już na pół. To jeszcze zobaczę. Może tak być po prostu, że te zakupy zobaczycie dopiero w piątek. Tak też może być. Bo ja wczoraj po południu, po zakończeniu tego podziękowania i tej rocznicy kanału, też jeszcze trochę vlogowałam. No ale że to by było, wiecie, wtedy by było już no, długo dość, więc stwierdziłam, że 30 minut kończę na podziękowaniach dla Was za, no, za to, że jesteście z nami przez te 2 lata.
I po prostu resztę to sobie nagrałam, stwierdziłam, że puszczę, no dzisiaj dołączę, więc no zobaczę, jak to w ogóle dzisiaj uda mi się to poskładać. Także pokażę Wam te zakupy, łyczek herbaty. Pokażę Wam te zakupy i demontować filmik. Dzisiaj w ogóle mam w planie, jeszcze powiem Wam, przejrzeć sobie te gazetki, bo nie mam sera żółtego i muszę gdzieś kupić ser żółty. To znaczy mam jeszcze trochę starego sera żółtego, ale przydałaby się znowu taka promocja, jak to tutaj ostatnio była ta po 16 zł. Także ja żałuję, że wtedy więcej tego sera nie kupiłam, no bo teraz nie ma się co oszukiwać, ale i w Biedronce, i w Lidlu ten ser kosztuje już 29 zł. Także no, dość sporo, no ale dzisiaj siadam, oglądam gazetki tutaj u nas, gdzie są te sklepy, nasze takie bardziej dostępne, chociaż jutro też będę w Lublinie, czyli w czwartek, bo nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, więc zobaczę, może coś w Lublinie takiego kupię i to wszystko już będzie w jednym vlogusiu takim, można powiedzieć, zakupowym. Więc jedziemy i tak jak mówię, w Lidlu mam tylko jedną rzecz, ale nawet nie wiem, gdzie ona jest. Chustki higieniczne z Biedronki, te Queena, powiem Wam, że nie było tych w pudełku, a ja lubię te w pudełku, a w pudełku w ogóle żadnych nie było. To, po co głównie pojechałam i nie było też w Lidlu, to chleb tostowy, także chleb tostowy jest z Biedronki, tylko widzę, że nie wzięli tego żytniego razowego, tylko wzięli pszenny. Nie wiem, dlaczego tak jest. Chleb, chyba w Lidlu też żeśmy jeszcze jeden chleb wzięli, ale powiem Wam, no, w Biedronce i w Lidlu trochę tańszy jest ten chleb niż nawet u nas w Groszku, bo u nas w Groszku taki zwykły chlebuś kosztuje już no, powyżej 4 zł. A tutaj w tych dwóch sklepach jeszcze dwa z groszami, także no trochę taka różnica jest. Tortille, bo nie było bułek do hot dogów, a ostatnio Mateusza też coś wzięło na znowu na bułki do hot dogów. Dzieciaki były oczywiście, więc wzięły sobie jakieś żelki, candy, brzoskwiniowe, krążki. Także to jest jedna siatka. Dużo tych siatek to tutaj oczywiście to nie ma. Teraz będzie siatka z Lidla. W Lidlu dokupiłam sobie herbatę tą malinową, z maliną białą, o smaku malina i poziomka. Chlebuś, o, ten był krojony, także ten jest pokrojony przez maszynę. I on chyba kosztuje 1,99 zł, coś mi się tak wydaje. Ale wiecie, no nie będę Was też ściemniać. Z czerwoną medką tylko był ten miks sałat. Za 2,19 zł tylko tyle było z czerwoną medką. Co ja tu jeszcze mam? 10 bułeczek, kajzerek zwykłych. I tutaj też właśnie jedna z Was mi pisała. Ilonka czy Gosia? O dynie piżmowej, więc mam, dziewczyny, dynię piżmową. 3,50 za kilogram. Ona mnie kosztowała 3,72 zł. I będzie grana zupa z dyni piżmowej i ze słodkiego ziemniaka. Tylko teraz muszę siąść do przepisu, znaleźć przepis od jednej z Was, bo tutaj jedna z Was mi właśnie napisała ten przepis. I powiem Wam szczerze, że no nie jestem pewna, czy ja go przepisałam. Więc to też moje bojowe zadanie, siąść i przeczytać jeszcze raz komentarze w poszukiwaniu zupy z dyni piżmowej. I no i zobaczymy. Dynię piżmową, powiem Wam szczerze, pierwszy raz mam. Więc to był Lidl. I jeszcze tutaj mam Biedronkę standardowo. No i co tu może być łatki. Płatki. Ketchup. Ser biały i ser białe. Kopytka zrobione, pyzy zrobione. Teraz pamiętacie, że obiecałam mężowi, że zrobię te pierogi, więc trzeba teraz będzie stanąć i ulepić pierogi, rad, nie rad. Tutaj mam jeszcze tak parówy, ale nie było już promocji. Może jutro będą, zobaczymy. Ale ja tak wzięłam harabaniero, bo te najlepiej lubię. Mateusz wiem, że lubi z serem. I jeszcze wzięłam te
jalapeno, czy jak to tam się czyta, ale nie było w promocji, niestety. Mam jeszcze trochę tych winogron, więc ja lubię winogrona i ten ser camembert, więc sobie wzięłam, jakoś też mnie tak naszło. On jeszcze kosztuje, powiem Wam, że 3,49 zł. Jeden beskidzki, ten ekstra mix, bo będą albo bułki maślane, albo cynamonki, to jeszcze zobaczę, co będzie. Jedna śmietana 12. Standardowo jogurty. I jest tak, dwa razy jest żurawina, dwa razy jest jagoda. Dwa razy jest truskawka. Serki dla dzieciaczków, te Bondi. I ostatnia rzecz, no to można powiedzieć, że jest nowa nowość. A jest to koncentrat pomidorowy z firmy Mutti. On kosztował 3,49 zł. I wzięłam go, zakupiłam. Może jest lepszy, bo to jest taka chyba pasta. Koncentrat pomidorowy w 100% z włoskich pomidorów. Składniki pomidory 99,5%, muszę Wam powiedzieć. Także no to jest po prostu pomidory pomidorowe. I sól, i nic więcej to nie ma. 130 gram wagi, ale myślę, że takie będą najlepsze. A wzięłam te, po pierwsze, to stały na półce, takie, nie wiem, czy to półka wyprzedażowa, czy jaka to półka. Po drugie, nie było tych moich, co ja zawsze kupuję. One tam, nie wiem, ile kosztują, 2 z groszami. Były tylko pudliszki, a te pudliszki kosztują 4 zł, więc stwierdziłam, że biorę to, bo chyba to ma nawet lepszy smak. Zobaczę, jak to jest i jak jeszcze będzie, to zakupię więcej. I jeszcze dzieciaki sobie wzięły soczki, to na pewno, i donaty. I to były całe nasze dzisiejsze zakupy. A, jak się zastanawiałam teraz o tym trzecim chlebie, bo Wam mówiłam o trzecim chlebie, a chleba nie widziałam. On był w takim innym woreczku, bo był pokrojony przez maszynę. No i wszystko, to są całe nasze zakupy. Ja teraz, tak jak Wam mówię, idę poskładać ten filmik, zobaczę, ile będę miała materiału i najwyżej te zakupy pójdą w czwartek. A jak będę miała dużo materiału, to pójdą w piątek, więc się chwilowo z Wami nie żegnam. Później najwyżej przyjdę, zsiądę, to sobie najwyżej pogadamy, zobaczymy, a chwilowo znikam z moją herbatką do składania vlogusia. I żeby nie było, że coś tajniacze, to jeszcze było mleko, które tutaj stało na wizji, a zapomniałam Wam powiedzieć. Dzień dobry bardzo, mamy godzinę 6 rano, właśnie jadę odwieźć Mateusza do na bus. Powiem Wam, że jest no zimno, może nie jest aż tak bardzo zimno, chłodno jest. Wiatr. Matko kochana, mojemu dziecku jest zimno. Tu jest moje dziecko, ale go nie widzicie. Zimno, Mateusz, czy jest? No. To chcesz tą grubą kurtkę? Nie. Co? Nie, ja tam nie rozumiem. Aha, no dobra. Mateusz twierdzi, że jest zimno, ale nie chce innej kurtki. No ja się ubrałam już cieplejszą, także witam się z Wami w kolejnym dniu bardzo serdecznie. I odwiozłam Mateusza do szkoły, wiem. Wyglądam jak wyglądam, jeszcze się nie umalowałam. W ogóle na noc to sobie zrobiłam, wiecie co, warkocza sobie na noc zrobiłam. No i tak się moje włosy teraz prezentują. Odwiozłam Mateusza do szkoły, jeszcze została się moja dychujeczka. Tutaj kubki są. W ogóle to mam, muszę Wam powiedzieć, bałagan. Zrobiłam sobie w ogóle wodę z cytryną i tutaj sobie piłam. A zaraz sobie doleję trochę ciepłej wody do kawy i będę piła kawę. I tak odwoziłam Mateusza do na bus teraz. I się zastanawiałam, powiem Wam szczerze, a tu jest totalny bałagan, muszę Wam powiedzieć. No także tego to chyba mam, nie będę pokazywać. Chociaż Wy też macie pewnie tak samo w domu jak ja. Czyli bałagan. A wczoraj mi się, powiem Wam szczerze, nie chciało sprzątać na wieczór. Także o. Tak to tutaj wygląda. Nie posprzątałam wczoraj na wieczór, także biorę się teraz za sprzątanie tego tutaj mojego bałaganu. Tutaj Mateusz sobie robił śniadanie, więc też jest bałagan i muszę to ogarnąć, bo dzisiaj jadę do Lublina. Dzisiaj mamy co? Czwartek.
Ja sobie trochę źle uplanowałam, bo myślałam właśnie, że do tego Lublina jadę tuż przed wszystkimi świętymi, a okazało się, że niestety, ale jadę dzisiaj. No i trochę mnie pokrzyżowało to wszystko plany, no ale no nic. I jak jechałam właśnie odwieźć Mateusza, to znaczy jak wracałam, to się zastanawiałam, no bo teraz mamy ciemną noc. I się zastanawiałam właśnie, jak to jest z tym przestawianiem czasu. Czy to o 6 będzie już 7, czy 5 dopiero. I to taka właśnie było moje rozkmina poranna. Która będzie godzina, jak zmienią nam w październiku czas ostatniego. Bo ja powiem wam szczerze, zawsze, ale to zawsze zapominam, jak to z tym wszystkim jest. Także to, ja się biorę za sprzątanie. Dziękuję wam oczywiście za wszystkie życzenia rozwoju kanału. Za to wam serdecznie dziękuję. Staram się przeczytać te wszystkie komentarze. Tutaj tylko to jest Madzia z Rybnika, o tak wam powiem. A nick jest inny. Pisała też w wczorajszym komentarzu, że jeszcze jej komentarz jest nie odhaczony z filmiku o jabłkach z sadu. Także ja wiem, że znowu mam opóźnienia w czytaniu komentarzy, ale muszę do tego przysiąść jakoś, dziewczyny, naprawdę muszę przysiąść. Także ja was bardzo przepraszam, ale ja też nie nadążam czytać wszystkich komentarzy. Dlatego one czasami nie są jeszcze odhaczone. Bo ja je czytam, te wszystkie, co przychodzą z samego rano, to są oczywiście przeczytane. Zaraz, jak tylko je dodajecie. Ale później, jak ja wyłączę sobie komputer, no to ja już, wiecie, nie latam i nie sprawdzam, czy jakieś nowe komentarze są napisane, czy nie. Bo to tylko, no wiecie doskonale, że takie czytanie non-stop komentarzy to też zabija czas. Także później dopiero jak montuję filmik, to znowu wracam do waszych komentarzy. No i na to, co odpowiem podczas montowania filmiku, to jest na pewno odpowiedziane na bieżąco. Reszta czeka w kolejce na przeczytanie, ale się staram też i później rano, jak dodaję filmik, to tą godzinę zawsze sobie poświęcam. Więc jeżeli jest mniej tych komentarzy, to one są momentalnie przeczytane i odhaczone serduszkiem, a jeżeli jest więcej komentarzy, no to niestety, ale ja sobie rano też tylko godzinkę na to poświęcam. No bo tak jak wiecie, życie też toczy się swoimi torami innymi. No i ja też czasami nie jestem w stanie wszystkiego tego przeczytać. Także przepraszam was bardzo, ale na pewno będzie to wszystko przeczytane. Zasiądę któregoś dnia. Tak jak to robiłam we wrześniu, że poświęciłam tak cały dzień na to. Przeczytałam te wszystkie komentarze. No tylko ja potrzebuję też czasu. Więc to tylko tak chciałam się Madzi z Rybnika usprawiedliwić po prostu. Ale na pewno ten komentarz też będzie przeczytany. No bo potem ja wam powiem szczerze, ja też mam takie wyrzuty sumienia, jak te komentarze nie są przeczytane, a wiem, że wy do mnie piszecie bardzo dużo wiadomości. Ja wam oczywiście serdecznie za nie wszystkie dziękuję i bardzo wam dziękuję. I chciałam wam o czymś powiedzieć, ale to już nie będę wam teraz mówić, bo to w sumie jest prywatna sprawa osoby komentującej, także tego wam nie będę mówić. Chociaż ona to i tak napisała w komentarzach, no ale już jej napisałam. Napisałam jej oczywiście wyrazy współczucia i kondolencje, także domyślacie się, co się stało I naprawdę bardzo mi jest przykro. Także to. I no i tyle. Ja się biorę tutaj za ogarnięcie. Sobie może kogoś oglądnę, bo znowu mam zaległości na innych kanałach. Też mam. Także sobie oglądnę. I jedziemy dalej z tym naszym, moim dzisiejszym dzionkiem. I wysprzątany. Blaty są puściuteńkie. Proszę bardzo, tutaj. Tutaj się suszyły moje grzyby, muszę do nich zajrzeć, to znaczy ja nie to, że suszę ich, wiecie, non-stop ten piekarnik chodzi, tylko no tam po chwili, po pół godziny na 50 stopni z termoobiegiem, tak jak żeście mi tutaj pisały. Także tutaj jest posprzątane, moja kawusia tylko stoi, ziemniaki dla kuraków się gotują już tam i tutaj zlew też jest, o proszę bardzo, puściuteńki. Ciekawe, ile tak długo będzie, ale teraz będziemy sami, więc nie będzie. Juli sobie zrobiła
kanapkę. Dzień dobry, Juli. Dzień dobry. I witajcie już twarzą w twarz w nowym dniu, w nowym vlogu. Myślę, że to będzie taki vlog łączony, jak to Wam mówiłam dnia poprzedniego, przy tych zakupach biedronkowych. I dzisiaj już jestem praktycznie gotowa, bo się wyszykowałam, tak trochę się umalowałam. Może nie jakoś tak bardzo, ale trochę chyba inaczej wyglądam, bo dzisiaj jadę znowu do tego Lublina. Ale to już Wam wcześniej o tym mówiłam, ale sobie jeszcze wymyśliłam, że sobie muszę dzisiaj wypróbować koniecznie tą mąkę orkiszową. No i wymyśliłam sobie, że jeszcze upiekę chleb taki dla siebie, już nie ten z płatkami owsianymi. Momencik, trochę Was przestawię, o tak, o, sorki, sorki. To taka wielka nie jestem, przynajmniej teraz. Chwilowo nie będę piekła tego z płatkami owsianymi, bo już mi się też trochę przejadł, tylko stwierdziłam, że muszę koniecznie teraz wypróbować sobie tą mąkę orkiszową, którą zakupiłam w poniedziałek w młynie. Tutaj sobie już ją przesiałam, bo ja ją zawsze przesiewam. Tutaj w ogóle Agugu, coś takiego, taki nick, pytała się właśnie, jak ja przechowuję tą mąkę. Oczywiście ja jej odpowiedziałam inaczej, później ona mi wytłumaczyła, o co chodzi tak naprawdę. I więc teraz już nie wiem, gdzie ten komentarz jest, nie będę tam go szukała, ale go oczywiście przeczytałam, o co dokładnie jej chodzi. I jej chodziło o to, jak przechowuję tą mąkę, więc u mnie mąka stoi pod grzejniczkiem cieplutkim w piwnicy, w przewiewnym miejscu, no ale tak pod grzejniczkiem, bo tam jest jej najcieplej, żeby się nie zalęgły, no wiadomo, mole. I ona stoi w tych workach. Ja nie mam tutaj żadnej paczki drewnianej czy coś takiego. Tutaj w ogóle ktoś myślał, że to będzie na rok. Także nie, ta mąka nie będzie na pewno na rok. No bo ja przecież na pewno się podzielę też i z moją rodziną tą mąką, jak już zrobiłam. Także ja zawsze jak robię taką dużą ilość mąki, ale już dawno żeśmy my nie robili mąki takiej, no swojej typowej, bo no nie, bo ja byłam w ogóle tak pierwszy raz, zawsze to u nas tą mąką to się teściowa zajmuje z mężem, oni jeździli do tego młyna, ale teraz ja chciałam pojechać zobaczyć, jak to w ogóle w nim wygląda, no i ale no już ze 2 lata to my żeśmy nie robili mąki, bo jak ja mam kanał, no to ja sobie przynosiłam mąkę od teściowej, no. A tak osobiście to my żeśmy nie robili. No ale Monika teraz zapragnęła wyjazdu do młyna i tak powstała mąka. No i stoi sobie pod grzejniczkiem cieplutkim w przewiewnej piwnicy. W tych workach stoi. W tych workach stoi, tam jest. No i tak sobie przechowuję tą mąkę. Tutaj chyba nikt, o ile ja dobrze wiem, to z tych osób, które robią mąkę, nikt chyba nie przesypuje tej mąki do jakiejś takiej drewnianej paczki, czy coś takiego, bo nawet i ciocia męża, która tam mieszka na początku wsi, to znaczy na końcu, tak numerowo na końcu, to ona też widziałam, że trzyma w workach, też jej nigdzie nie przesypuje, teściowa też trzyma w workach, też jej nigdzie nie przesypuje. No i tak to właśnie tajemnica przechowywania mąki. Ale tej mąki na pewno nie jest na rok czasu, to nie. Ile jest kilo, to nie wiem tak dokładnie, to bym musiała przeważyć, ale no sporo odeszło też na otręby i tak dalej, tej pszenicy, że tak powiem, no wiadomo, reszta została przemielona, także no nie wiem, z 80 kilo to może jest coś takiego, na pewno nie więcej, muszę Wam powiedzieć, także ona będzie na pewno w niedługim czasie spożytkowana, zresztą doskonale wiecie, że ja non-stop praktycznie coś piekę, więc ja muszę mieć zapas mąki w domu. No dobra, także to już wyjaśniłam, jest wszystko już wiadome i teraz robię chleb orkiszowy z tej mąki, co ją zakupiłam i tutaj mam odważone 800 gram mąki, będę robić roszczyn, gdzie są moje drożdże, mam drożdże. Czyli tak, 800 gram mąki, 14 gram drożdży świeżych i z tego robię zaczyn. Nie będę używać cukru albo tak troszeczkę do rozpuszczenia tych drożdży, tylko będę używać miodu jako słodzidła. A tutaj dam dosłownie może taką szczyptę, Wam powiem, na rozpuszczenie tych
drożdży. Nie wystarczy w zupełności. Nie mam łyżki, także pędzę po łyżkę. No i wiadomo, trzeba zrobić rozczyn. Akurat będzie chleb już wyrastał, to sobie pochowam czyste naczynia. I 600 ml ciepłej wody. Pochowam sobie, wiecie, naczynia, posprzątam sobie tak mniej więcej. Może sobie odkurzę, będę miała, wiecie, już posprzątane. I tak to. I na 15 do Lublina, ale chciałam, wiecie, że jak ja jadę do Lublina, to zawsze odwiedzam jakiś sklep. I chciałam właśnie tym razem też odwiedzić jakiś sklep. Nie wiem, wtedy napisała Paula, że jest jakaś wyprzedaż 30%, więc może do Tediego na tatary. Tak myślałam, że mogłam by było moją Dorkę też odwiedzić, ale no to znowu trzeba by było już wyjeżdżać, żeby tak jeszcze wszystkich, wiecie, sklepy i wszystkich poodwiedzać, to trzeba by było już jechać. A mi się jeszcze umaniło chleba. No bo ten jem, ten chwilowo jem, wiecie, ze sklepu. A ten orkiszowy jest dwa razy zdrowszy jak ten pszenny. Nawet i właśnie na odporność lepiej działa ten orkisz, aniżeli zwykły pszenny chleb. Może i moja familia w końcu się zdecyduje na taki chleb, wiecie, pieczony przeze mnie. Także tutaj mam zrobiony zaczyn. Przypominam, 14 gram drożdży. Odrobinę cukru dałam, żeby tak się tylko te drożdże rozpuściły. Wody i dwie łyżki mąki orkiszowej oczywiście. Zrobiłam zaczyn i pozwolę mu teraz wyrosnąć. A ja sobie pomagam pikar. No i jeszcze chciałam Wam pokazać Wasz sposób suszenia grzybów. Muszę Wam powiedzieć, że chyba włączyłam ze 3 razy piekarnik na 50 stopni, tak jak żeście mi tutaj kazały. I nie to, że chodził tam, wiecie, cały dzień czy coś takiego, tylko tak po, nie wiem, po pół godziny, może trochę, trochę lepiej, po 40 minut. I widzicie, praktycznie moje grzyby są już ususzone. Tutaj tak macne mam, także jeden może jest taki większy. No ale chyba już nie będę suszyła ich teraz w piekarniku, tylko ich tutaj postawię gdzieś i niech sobie dosychają tak na świeżym powietrzu domowym, że tak powiem. Okej, zaczyn zaraz tam podrośnie i do mąki dodam 2 łyżeczki soli. Takiej zwykłej soli kuchennej, 2 łyżeczki. I 1 łyżeczkę miodu. Albo tak, wiecie, lepszą łyżeczkę. I 2 łyżki oleju. Ja użyję takiego z 3 ziaren kujawski. A Wy jakiego tam zawsze używacie? Może być i oliwa z oliwek. Także to 2 łyżki oleju. Zaczyn i będziemy wyrabiać mikserem. Oczywiście, no jeżeli nie macie miksera, takiego robota kuchennego, no to ręcznie. Ja właśnie dzięki temu robotowi kuchennemu zaczęłam tak bardzo dużo piec tych wszystkich drożdżowych wypieków, bo ręcznie, no to to była straszna masakra, żeby to wszystko powyrabiać. Muszę Wam szczerze powiedzieć. I tak jak widzicie, zaczyn zaczął pracować, więc można zacząć wyrabiać chleb. I okej, ciasto na chleb jest już wyrobione, miałam powiedzieć zagniecione, no ale zagniecione to nie jest, tylko jest wyrobione. Jest trochę klejące, ale tu nic, nie podsypujemy mąką i teraz przekładamy go do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ja sobie jeszcze dodatkowo wysmarowałam olejem. To sobie tylko zabiorę.
Zrobiłam trochę porządku, żeby to jakoś wyglądało mniej więcej. Option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. Dobra, ciasto oczywiście wyrównujemy. Dociskamy do kantów. Samemu to jest okropnie źle przekładać, muszę wam powiedzieć, bo teraz tu nic nie widzicie. Dociskamy go do kantów. I zostawiamy tak na godzinkę do wyrośnięcia. Ja sobie go włożę do piekarnika, żeby mi szybciej podrósł. Także to jest chleb czysto orkiszowy, bez żadnych tutaj dodatkowych innych mąk. Bez mąki pszennej, bez żytniej. Po prostu chciałam sobie sprawdzić tą mąkę, którą zakupiłam. Ale bardzo ładna ta mąka jest. Czyściutka, bielutka można powiedzieć. No bo wiadomo, orkiesz to nie jest tak typowo białe. Ze sklepu to wam pokazywałam, jak ta mąka wygląda. Także jestem bardzo ciekawa tej mąki prosto z młyna. Bo mąki z młyna to orkiszowej nie miałam, nie. Dobra, także mniej więcej tak to wygląda. Zostawiamy do wyrośnięcia na godzinkę czasu. Wróciłam jeszcze jednak, żeby wam się tutaj łatwiej go nałożyło do blachy i wyprostowało w tej blasze, to możecie sobie zamoczyć szpatułkę w wodzie i wtedy ładnie wam się tutaj po całej blaszce rozłoży. No ale to wiadomo. Myślę, że raczej każdy o tym wie. A ja tylko tak dla przypomnienia tutaj do was jeszcze wskoczyłam. Ok, i moje dzisiejsze bardzo późne śniadanie, czyli dwie kanapki jeszcze z tego chleba ze sklepu, z miksem sałat. W ogóle to wpadłam na genialny pomysł, że zrobię im bułki te pita i tą sałatę zużyję się w tych bułkach pita, bo tylko w takiej postaci może zjedzą właśnie sałatę, czyli zielone. I wzięłam sobie tak ten serek, bo widzę, że jest rozpoczęty, a ktoś rozpoczął i go nie je, a ja tam lubię serek z chrzanem, ale widzę, że chyba Julii nie smakował i go tylko odpoczęła. Rozpoczęła, spróbowała i nie jadła. Także to plaster wędliny i ogórek zielony. Takie jest moje śniadanie dzisiejsze. Także zajadam. Życzę wam smacznego. Czekam na ten chlebuś, piekę chlebuś i jedziemy do Lublina. I mamy już wieczór. Ja wróciłam z Lublina, bo wam wspominałam o tym przypieczeniu chlebusia. Ale to już wróciłam jakiś czas temu, muszę wam powiedzieć, bo to już jest 21:10 nawet. A my żeśmy z Antośkiem wrócili, chyba jakoś 19 godzina była. Trochę późno, no ale o tym to będzie w drugim vlogusiu. Zaczęłam sobie oczywiście składać też filmik. Ten z zakupami, który będziecie tam wcześniej oglądać. No i chlebuś. Ale oczywiście nie pokazałam wam, jak wygląda ten chlebuś w przekroju. Także chlebuś sobie tutaj już przekroiłam. I patrzcie, tak wygląda po przekrojeniu. Jest naprawdę na... ma bardzo dużo tych bąbelków powietrza, dobrze jest napowietrzony i muszę wam powiedzieć, że ja już sobie tą przylebeczkę to zjadłam i jest bardzo smaczny, także polecam wam chlebuś orkiszowy. Tak jak widzicie, nie jest ciemny, tylko jest jasny. Niektórzy by po prostu pomylili się, że to jest chlebuś pszenny. Więc miejmy nadzieję, że będą zajadać ten chlebuś, bo naprawdę chyba raczej byście nie powiedzieli, że on czymś się różni od tego chlebusia ze sklepu. No bo raczej jest taki o proszę bardzo, chlebuś ze sklepu, chlebuś z mąki orkiszowej. Bym powiedziała, że to jest ten sam kolor, tylko że to nie z mąki orkiszowej. No myślę, że w tym woreczku była mąka orkiszowa. Także ufam panu młynarzowi. I chlebuś naprawdę jest
z mąki orkiszowej. Ładnie pachnie. Bo pamiętacie, że nie dodałam cukru, tylko dodałam tutaj miód. Tak minimalnie mógłby być troszeczkę mniej słony, chociaż ja i tak, bo tam właśnie składałam. Ja Wam tam powiedziałam, że daję 2 łyżeczki soli. Także ja nie dałam dziewczyny 2 łyżeczek soli. Ja dałam 2, ale takie mniejsze te łyżeczki, one są mniejsze niż standardowa łyżeczka, czyli 0,5 łyżeczki soli, 0,5 łyżeczki takiej normalnej od herbaty. Ja oczywiście zostawię Wam przepis na dole w opisie filmiku, ale chlebuś orkiszowy bardzo Wam polecam. Ja wcześniej robiłam taki orkiszowo-żytni, a nawet robiłam orkiszowy z dodatkiem mąki pszennej i żytniej. Też był bardzo dobry, ale mi się wydaje, że nie był chyba aż tak wysoki. Ten jest tylko z jednego rodzaju mąki orkiszowej jasnej i naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo nim zadowolona. Ja jeszcze zawsze dodaję mleko. Mleko takie ciepłe też, tak około 3 łyżek, bo to Kasia Borkowska podpowiedziała mi. Wtedy chlebuś jest dłużej świeży i taki miększy. I dzięki właśnie mleku zachowuje dłużej swoją świeżość. Także to też będziecie mieć na dole w opisie filmiku. A tak ogólnie jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tej mąki orkiszowej od pana młynarza. I naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam polecam taką mąkę. To znaczy nawet niekoniecznie mąkę, nie? Tylko może bardziej pieczenie chleba w domu. Mam nadzieję, że moja familia też przekona się w końcu do takiego chlebusia, bo naprawdę on jest bardzo, ale to bardzo mało różniący się od tego sklepowego. A wiadomo, że ten chlebuś jest bez żadnych dodatków, bez żadnych polepszaczy. I ja bym bardzo, ale to bardzo chciała, żeby oni nauczyli się właśnie jeść ten chlebuś mój domowo pieczony. Teraz jeszcze trzeba upiec bułki orkiszowe. No dobra, ale to Wam pokazałam. Jeszcze idziemy na sekundę do salonu, bo chcę Wam o czymś powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć odnośnie tego rozdania, które jest na kanale. Więc hasło rodzinka piszemy tylko pod filmikiem z urodzinami, bo zauważyłam, że też pisałyście... Wczoraj wyszedł chyba ten filmik z urodzinami, tak? Zaraz. Kiedy było urodziny? 18. A dzisiaj mamy który? 20. Czyli tak, wczoraj wyszedł ten filmik z urodzinami. I pod tym środowym filmikiem, który ukazał się 19 października, piszemy hasło rodzinka. A pod resztą filmików już tego hasła rodzinka nie piszemy, bo ja zauważyłam właśnie, że też chyba parę osób w dzisiejszych komentarzach też pisało właśnie rodzinka. Mi się tak wydaje, no ale to tylko tak, ja Wam tylko mówię właśnie takie sprostowanie. Więc hasło rodzinka tylko pod filmikiem tym typowo urodzinowym, gdzie ogłaszam to rozdanie. Po drugie, wszystkie osoby, które napisały jakoś odmieniając hasło rodzinka, to niech sobie to hasło pozmieniają, bo nie rodzinką, nie rodzince, tylko coś takiego. Tylko, że jak już to hasło jest rodzinka, to niech będzie rodzinka. No i wtedy będę wiedziała, że naprawdę to jest to, bo niektórzy pisali właśnie, że rodzince, z rodzinką i tak dalej. Także no to jest, ja wiem, że mieliście co innego na myśli, ale no niech już to hasło będzie rodzinka. To jeszcze chciałam Wam powiedzieć, także idźcie i zmieńcie sobie hasło właśnie na rodzinka, żeby już wszyscy byli sprawiedliwie traktowani. Jak rodzinka, hasło to rodzinka, hasło. Więc to i pamiętajcie o otwarciu subskrypcji, bo właśnie o tym pisała może Magda Wolska? No jedna z Was pisała właśnie na temat tego, żeby przypomnieć właśnie Wam o tym, żebyście sobie pootwierali subskrypcję. Ja Wam podlinkuję w tym filmiku, który będziecie oglądać w piątek,
jak odblokować subskrypcję. Marta w biegu taki filmik nagrała i ja się zawsze tym filmikiem posiłkuję. No bo wiecie, ja wolę u siebie nie namieszać nic, bo jak ja sobie zamknę te subskrypcje, to zaraz ja sobie zrobię tak, że całkiem sobie kanał zamknę, wtedy będzie problem. Więc ja się posiłkuję zawsze filmikiem Marty, gdzie ona tam pokazuje, jak otworzyć te subskrypcje. Link do filmiku też będzie w opisie filmiku, bo w komentarzach to YouTube zauważyłam, że niekoniecznie lubuje jakiekolwiek linki i od razu te linki są przez nich, no, jakoby usuwane. Więc to. I jeżeli nie macie pewności, żeście otworzyli sobie subskrypcję, to możecie napisać w komentarzu, żebym Wam sprawdziła i ja Wam po prostu sprawdzę, czy macie te subskrypcje otwarte, czy nie. No to tylko tyle chciałam Wam jeszcze powiedzieć na zakończenie tego mojego takiego filmiku. Taki trochę będzie miszmasz, bo Lublin będziecie oglądać w innym filmiku, bo niestety jednak trochę tego też jest. Więc to, a na dzisiaj będzie już wszystko. Ja idę składać ten mój vloguś do kupy. Oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję, żeście dotrwali do tego momentu. Zróbcie to, o co Was proszę, żeby później nie było jakichś tutaj, wiecie, niejasności, pretensji, żeby nikt do nikogo nie miał. Tylko po prostu tak to dzisiaj zauważyłam, czytając właśnie te komentarze, że niektóre osoby po prostu no, odmieniały rodzinka przez osoby. A jak hasło rodzinka, no to niech będzie hasło rodzinka, bo ja sobie go wtedy wpiszę. No i będą tylko brać udział te osoby, które napisały poprawne hasło. Bo ja chcę, żeby było, wiecie, sprawiedliwie, a w te karteczki to ja się na pewno bawić nie będę. Ja tutaj sobie znajdę program losujący i tak jak zwykle maszyna losująca będzie po prostu losowała no zwycięzcę mojego rozdanka. Więc to, no i te subskrypcje też, żebyście sobie otworzyli. No i tyle, już nie będę się powtarzała drugi raz. Tylko to. Oczywiście, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie, że kciukacie w górę i w dół też, bo to już wszystko jedno, wiecie. No wiadomo, że bardziej cieszą te kciukasy w górę, aniżeli te kciukasy w dół. No i tyle, tyle. Dziękuję właśnie za to, że jesteście razem ze mną. Tutaj jest mi naprawdę bardzo miło i za te wszystkie komentarze, które do mnie tutaj piszecie. Dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że nawet siedziałam i w dzień odpowiedziałam też na komentarze. Także to nie było tak, że tylko pilnowałam, wiecie, syneczka, ale też odpowiadałam na komentarze. Także można powiedzieć, dwie pieczenie przy jednym ogniu praktycznie zrobiłam. No oczywiście, no nie na wszystkie odpowiedziałam, no bo to też jest, wiecie, no trochę nierealne. No ale na sporo komentarzy odpowiedziałam w dzień. Także mam coś już odhaczone. No i tyle. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i przecież przerwało, no bo przecież znowu się musi aktualizacja jakaś pobierać, nie? I mnie wyłączyło. Także jeszcze raz pozdrawiam Was oczywiście bardzo serdecznie. Życzę Wam cudownego dnia albo wieczoru, też w zależności od tego, kiedy oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!